Jesteśmy dzisiaj w małej wiosce w powiecie kętrzyńskim na Mazurach. Pokażemy Wam nowy, wymarzony dom młodego rolnika zakochanego w nowych technologiach i w nowoczesnej architekturze. Projektantki tego domu nazwały tę inwestycję Dom nad stawem. Tomasz prowadzi razem ze swoim wujkiem 650-hektarowe gospodarstwo rolne na północy województwa warmińsko-mazurskiego pod Kętrzynem. Razem z żoną i dwójką dzieci zdecydowali zapuścić na ojcowiźnie korzenie na stałe i zbudować dom swoich marzeń. Nowoczesny, wygodny i niepowtarzalny. No tutaj razem tworzyliśmy ten projekt, gdzie zaczynaliśmy nawet od budowy makiety zapałek w święta. I próbowaliśmy układać pomieszczenia, jakąś bryłę zewnętrzną i te nasze pomysły potem dołączyły do nas panie projektantki. Wspólnie to ogarnęliśmy i stworzyliśmy to, co dzisiaj możemy zobaczyć. Wiem, że nie od razu pan znalazł odpowiednich architektów. Szukaliśmy różnych, niestety większość się skupia na tak jakby gotowych projektach, gotowych domach, przeróbkach jakichś ewentualnych. Natomiast my szukaliśmy kogoś, kto podejdzie do tego z sercem, żeby stworzyć coś od początku, od naszej czystej karty i naszych pomysłów, żeby to był dom dopasowany do naszej wizji, potrzeb i designu. I tak pan Tomasz trafił do firmy Line Architekci w miejscowości Wadąg pod Olsztynem. Biuro prowadzą dwie młode architektki, Anna Kulińska i Agnieszka Mogielnicka, specjalizujące się w indywidualnych projektach z zakresu architektury budynków i ich wnętrz. Ich firma działa od 2015 roku i mają już na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień. Wizja nowego domu pana Tomasza była dla nich wyzwaniem, które bardzo lubią. Już na pierwszy rzut oka, patrząc na tę inwestycję, widać bardzo odważny pomysł wzniesienia obok siebie dwóch brył, z czego druga pokryta jest czarną dachówką. Właściwie od początku ten pomysł na ten dom oscylował wokół tych dwóch brył, bo nawiązuje to do regionalnej takiej zabudowy siedliskowej, gdzie jest ten rozdział funkcji na część mieszkalną i na część tą gospodarczą. Stąd on jakoś tak naturalnie nam wypłynął. Postanowiliśmy połączyć te bryły takim lekkim, przeszklonym łącznikiem i zależało nam też na skontrastowaniu tych dwóch brył. Tak jak to było historycznie właściwie w regionie zawsze na Warmii i Mazurach robione. Tak, pomysł był właśnie na złożenie ze sobą bryły ciemnej i jasnej. Chciałyśmy uzyskać efekt takiej monolitycznej bryły, całościowej. Nie pokrywać jej oddzielnie czarnym dachem i malować, ale zrobić to w jednym materiale. I pomysł padł na wykorzystanie dachówki. Szukałyśmy razem z inwestorem odpowiedniej dachówki. I tutaj inwestor zdecydował się na firmę Kreaton. Bardzo fajnie to się sprawdziło. Ładne są rozwiązania, zarówno właśnie na ścianie, jak i na dachu. Natomiast bryła budynku mieszkalnego utrzymana jest w jaśniejszej tonacji. Jest to tynk, który imituje beton. Podzielony jest na rytm takich pionowych linii. I dachówka jest wykorzystana również firmy Kreaton wspomnianej wcześniej i jest w jasnym odcieniu. Skąd pomysł na tak odważną architekturę w gospodarstwie rolnym, bo jesteście Państwo rolnikami? Tak, jesteśmy rolnikami, dlatego też osiedliliśmy się na wsi. Pomysł na architekturę brał się z dwóch rzeczy. Jedno to z funkcji, drugi z wyglądu. Funkcja była taką podstawą, gdzie chcieliśmy stworzyć dom, gdzie będziemy mieszkać praktycznie w systemie parterowym, ale z racji, że wszystkie zabudowania wkoło są zabudową z dachami dwuspadowymi, dlatego też się chcieliśmy trochę dostosować do tego okolicznych zabudowań, żeby się za mocno nie odrywać i zostaliśmy przy tym dachu dwuspadowym. Z widokiem pięknym na staw i własne pole. Tak, wykorzystaliśmy to, co mieliśmy, się staraliśmy wykorzystać jak najlepiej. To są nasze pola, także wiemy, że ten widok dla nas pozostanie na dużo, dużo lat, że nikt nam tutaj nic nie wybuduje. To też pozwoliło właśnie stworzyć ten projekt i nie bać się takiego dużego okna. Dzięki stawowi też wiemy, że nikt nie będzie podchodził nam pod to okno, nie będzie nam zaglądał, że tak powiem, w szybkę. I czujemy się tutaj mimo takiego przeszklenia, gdzie mamy całą kuchnię, cały salon przeszklony, czujemy się tutaj bardzo swobodnie. Widać tutaj dwie odważne decyzje, a mianowicie, że domostwo składa się z dwóch budynków, z dwóch brył. Tutaj panie architektki nam przychodziły z pomocą, bo my chcieliśmy mieć koniecznie garaż trzystanowiskowy, bo spotykając wiele osób, które wybudowały swój dom, zawsze mówiły, że to co by zrobiły, to by powiększyły garaż. Także my od razu chcieliśmy pójść w tą stronę, dlatego szukaliśmy garażu z trzema stanowiskami. Zatem ciężko było to zmieścić w jednej bryle i przyjęliśmy takie rozwiązanie, które podpowiedziały nam panie architektki, a nam się bardzo spodobało. Zapytaliśmy też o koszty budowy takiego domu.
No są tutaj rozwiązania pewne drogie, takie jak te przeszklenie, ale reszta rozwiązań tak naprawdę jest stosunkowo prostych i tanich, no bo prosty dach pozwala nam dosyć oszczędnie podejść do sprawy. Elewacja z dachówki też kosztowo jakoś się nie wyróżnia, bo robiąc zwykłą elewację, myślę, że ponieślibyśmy podobne koszty, także pozwoliliśmy sobie na te okno, a resztę staraliśmy się trzymać dosyć oszczędnie. Dom w podstawie ma 180 metrów kwadratowych i 70 na piętrze. Do tego 110 metrów kwadratowych garażu, gdzie znajduje się też pomieszczenie techniczne z kotłownią. Po drugiej stronie wejście do garażu, natomiast tutaj możemy Państwa zaprosić do kuchni z salonem. Główna część tego domu, salon na dwóch kondygnacjach. Tak, chcieliśmy mieć otwartą przestrzeń, żeby czuć, to jest wiadomo też dla nas zawsze i przyjemne, i zdrowe, bo te powietrze inaczej krąży, inaczej cyrkuluje, także w tej głównej części zależało nam jednocześnie też, żeby wykorzystać potencjał tego okna wysokiego. No te wszystkie funkcje skłaniały się ku temu, żeby takie rozwiązanie przyjąć. W ten sposób się w tej chwili buduje, że kuchnia łączy się z salonem, a Państwo jednak pewien rodzaj przesłony zastosowaliście. Tak, mieliśmy już doświadczenie w poprzednim mieszkaniu, gdzie właśnie było połączone kuchnia z salonem zupełnie otwarta, no i jednak przy gotowaniu posiłków zawsze to gdzieś przeszkadzało w tej części dziennej. Tutaj jest to takie półoddzielenie, czyli ani nie jest to razem, ani nie jest to osobno. Takie rozwiązanie po prostu nam najbardziej pasowało i to się sprawdza. Na dzisiaj możemy powiedzieć, że to się sprawdza, że jak jest gotowane, nie hałasuje aż tak mocno i nie przeszkadza w tej części. A i tak przez to szkło widać całe pomieszczenie obok. Tak, no tutaj wiedząc, że wychowujemy dwójkę dzieci, też była chęć tego, żeby nawet gotując widać, co dzieci na przykład przy stole robią. Wszystkie główne funkcje bytowe tej rodziny znalazły swoje miejsce na parterze. Obok salonu usytuowana jest łazienka dla gości. Korytarz prowadzi do sypialni dzieci i rodziców. Pokoje dziecięce są przestronne. Zastosowano tam oświetlenie na szynach. W każdym z nich znajdują się drzwi balkonowe, pełniące również funkcję okna. Tutaj no to już najpóźniejsza część dnia, czyli nasze tak zwane master bedroom. Mamy łazienkę, część sypialnianą i małą garderobę. Tutaj w ramach właśnie też chęci zrobienia takiego klimatu mamy ciemną zasłonę, która nam też i wygłusza, i zaciemnia. Mamy też ciemny sufit, że jednak no, w tej części nocnej staraliśmy się zachować troszkę mniej tego światła. I pomiędzy sypialnią a łazienką nie ma żadnych drzwi. Nie, no to jest nasze pomieszczenie zamknięte dla nas, także my tutaj tylko, można powiedzieć, we dwójkę przebywamy. Dzieciaki czasami rano wpadną nam do łóżka, ale większość czasu jednak one idą spać. My po jakimś czasie dopiero przychodzimy tutaj. Główne pomieszczenie na piętrze to w założeniu pokój kinowy, a w praktyce, jak się okazało, bawialnia, czyli pokój rozrywki, zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Są tu głębokie półki i schowki na zabawki i inne sprzęty domowe. I tylko w tym pokoju położono miękką wykładzinę. W całym domu zastosowano podłogę betonową z ogrzewaniem podłogowym. Obok bawialni znajduje się mały pokój dla gości i pomieszczenie techniczne, w którym znalazł swoje miejsce wentylator od wyciągu kuchennego, rozdzielacz ogrzewania podłogowego i rekuperator. Inwestorzy początkowo chcieli postawić na piętrze ścianki, ale zrezygnowali, by ten otwarty widok na staw i pole cieszył oczy. A tutaj to przejście do samej tej ściany szklanej, tak, no ma powstało jakieś przeznaczenie specjalne? Znaczy ono powstało poniekąd jako zamknięcie tej przestrzeni dolnej, bo tak jak mówiłem, nie chcieliśmy mieć zupełnie otwartej kuchni, chcieliśmy mieć oddzieloną nieco tą strefę kuchni od salonu. Także pociągnęliśmy tą zabudowę i żeby jakoś zamknąć tą górą, no to powstała taka kładka, żeby oddzielić te przestrzenie, ale też no jest to kładka nieco widokowa. Dzieciaki bardzo lubią po niej biegać. Jak się wprowadziliśmy, to dosłownie każdego gościa nowego musiały tu przyprowadzić i przebiegnąć się po tej kładce. A wiem, że te szafy skrywają pewną tajemnicę. No nie tajemnicę, ale ciekawostkę może. Możemy otworzyć, pokazać, jak to wygląda od strony technicznej, bo mamy tutaj, tak jak wspomniałem, dom inteligentny. Także możemy dużo rzeczy sterować poprzez aplikację. Także cały system domu jest zrobiony tak, że od każdego punktu, czy to świetlnego, czy gniazdka, czy włącznika, wszystko wchodzi nam tutaj do skrzyni, gdzie mamy każdy obwód oddzielnie zabezpieczony. Mamy wszystkie przyłącza przechodzące, no i tą część inteligentną, gdzie tutaj mamy poszczególne załączenia, czy świateł, czy gniazdek,
ściemniacze do naszych świateł, czyli te światła, które się powoli rozpalają, mają oddzielne sterowania i część od ogrzewania podłogowego, bo tutaj też mamy to podłączone do systemu, czyli w każdym pokoju oddzielnie możemy ustawić temperaturę. No i część jest komputerowa, logiczna i szyfrująca, żebyśmy mogli to bezpiecznie użytkować. Aplikacje gdzie Pan ma? W telefonie. Systemem można sterować z wielu telefonów, jak też komputerów. Jeśli zabrakłoby internetu, sterować całością można również z włączników na ścianie. Z tego systemu właściciele mają podłączenie do oświetlenia, gniazdek, bramy garażowej, grzejników elektrycznych i ogrzewania podłogowego. Przeszklony łącznik domu z garażem to duża wygoda dla rodziny. W drugim obiekcie o powierzchni ponad 100 m kwadratowych jest miejsce na 3 samochody. Dodatkowo w części garażu znajduje się pomieszczenie na brudną odzież po pracach polowych, łazienka z prysznicem i pomieszczenie techniczne. Tu jest część techniczna. Gdzieś te wszystkie urządzenia obsługują, musieliśmy schować. Przewidziałem dużo większą przestrzeń, jak się potem okazało, niekoniecznie potrzebnie. No bo głównym źródłem jest nasza pompa ciepła, która daje nam ciepłą wodę i ogrzewanie. Świetnie się sprawdza. Nie korzystała praktycznie w ogóle z grzałki elektrycznej, tylko jeszcze dawała radę ciągnąć to z gruntu, bo tutaj są cztery odwierty po 100 metrów w głąb. Do tego mamy też uzdatniacz wody, to takich jeszcze rzeczy funkcjonalnych. Świetna sprawa, wszystkim polecam, bo nie mamy kamienia w domu, także to nam na pewno działa na korzyść utrzymania czystości. Instalacja fotowoltaiczna na zewnątrz jest dość duża. Tak, tutaj mamy 20 kW. Służy nie tylko do zasilenia budynku, służy też do zasilenia budynków gospodarstwa. Jest większa zużycie w domu. Myślę, że spokojnie ta jedna część, 10 kW by wystarczyło, żeby obsłużyć cały dom całym rokiem. Budowa domu to zawsze bardzo duży wysiłek, szczególnie gdy trzeba to połączyć z obowiązkami zawodowymi. Pan Tomasz poza prowadzeniem gospodarstwa rolnego pracuje też na etacie. Ciężko było to wszystko połączyć i budowę domu, i pracę na etacie, i pracę w gospodarstwie. Tutaj duża zasługa mojej rodziny całej, gdzie jednak pozwalała mi odciążać wszystkie inne funkcje życiowe po to, żebym się skupił właśnie na tych rzeczach, o których mówimy. Ale to firma, która też związana jest z rolnictwem. Też, tak. Także tutaj akurat łatwiejsze połączenie gospodarstwa i firmy, która jest związana z rolnictwem, jest łatwiejsze. Budowa domu była tą trzecią rzeczą, która była trochę oderwana jednak od tego wszystkiego. I niełatwa. Tak. Ukończony i funkcjonujący już nowy dom to okazja do spotkania inwestora z projektantkami, podsumowań i refleksji na temat ukończonej inwestycji. Ja w ogóle chciałabym pochwalić zdecydowanie inwestorów, bo nieczęsto to się zdarza, że z taką konsekwencją jest realizowany projekt. Także ja osobiście to niewiele bym tutaj zmieniła, nawet może nic. Konsekwencja, z jaką jest wykonany ten projekt, no to jest godna podziwu, także ja myślę, że jesteśmy usatysfakcjonowane tym efektem. Ale ja muszę powiedzieć, że też to mi się podobało, właśnie, że to była ciągła praca. To nie było tak, że panie zrobiłyście projekt i go zakończyliście, oddaliście, tylko cały czas pracowaliśmy dalej razem, jak właśnie tak jak ten podział tego okna, to cały czas pracowaliśmy. Mi się to też podobało, że do końca byliśmy tak jakby pod waszą opieką. I to już ostatnie spojrzenie na dom nad stawem. Jeśli spodobał się Wam nasz film, zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Zasubskrybujcie też nasz kanał. A więcej opisów i informacji na temat prezentowanych domów znajdziecie na naszej stronie modanamazury.pl.